To była najlepsza rozgrywka w moim życiu. A przecież zacząłem od punktu zero na pierwszym poziomie. Moja mapa była pełna niewiadomych, a zbiór znajomych prawie kompletnie pusty. Pierwsza poważna misja miała kryptonim AM1. Poznałem wtedy prawdziwą królową nauk, czyli matematykę. Piękna, logiczna i nieskończenie mądra. Nauczyła mnie, że prawdopodobieństwo zdania egzaminu bez uczenia się jest nikłe. Dlatego szybko zacząłem mnożyć liczbę godzin nauki przez 2. A po każdym zadaniu zbierałem punkty doświadczenia i wiedzy. Gdy coś istotnego stawało mi na drodze, wynik chwilowo spadał. Moja siła, koncentracja i błyskotliwość przestawały istnieć. Czasem punktowałem też u kogoś innego. I to na potęgę. Całe dni spędzaliśmy na całkowaniu, które całkowicie mnie pochłonęło. Na końcu tego poziomu czekało największe wyzwanie. Sesja. Czułem, że moje szanse w tym starciu są urojone, a jednak zwyciężyłem. Na kolejnych poziomach odnajdywałem zagubione niewiadome i odkrywałem nowe pierwiastki. Też chcesz wziąć udział w takiej przygodzie? Ja polecam Politechnikę Wrocławską, ale zawsze możesz wcisnąć pauzę lub zmienić grę na mniej wymagającą. Jeśli jednak wiesz, o co chcesz grać w życiu, wciśnij play.